Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z gry Dziedzictwo Hogwartu. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. I znajdujemy się teraz po lewej stronie mapy, na dole dokładnie. W tym miejscu i będziemy sobie wykonywać zadanko, które jest związane z Sebastianem w Cieniu Nadziei. Tak się ten questik nazywa. Więc lecimy sobie tutaj. Mamy 18% do końca gry, tak mniej więcej. Tu jest jakaś chyba jaskinia, tak mi się wydaje. Nie, mamy po prostu z nimi pogadać. Relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Feldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian, don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I appreciate you setting our earlier discussion aside for now. Of course. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. So we have to get Anne to the catacomb and then conduct a sacrifice. Seems risky. It'll be worth the risk. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. Anne will only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Do you think your uncle would tell anyone at the Ministry about all of this if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the Ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic has something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse in a fight against dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, he left rather abruptly. So, I'm not sure he'd go to the Ministry to report on his own family using dark magic now. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon. Okay. Chyba tego eliksiru nadal nie mam. Dobra, zobaczmy sobie w takim razie kłościki. Jeden klucz Dedala w Hogwarcie. To jest porozmawianie z Imeldą Reyes. I to jest chyba tam po prawej na dole, już tak na maksa totalnie. Dokładnie. Tu nas prowadzi quest fabularny. I przeszukaj jaskinie też, jeżeli się nie mylę, jest na tamtym obszarze. Tak, no dobra. To co, lecimy chyba w tamtą stronę. Jak tu wygląda jeszcze to mapowo? Jeden skarb na tej. Trzy skarby na tej. Reszta chyba jest wykonana w 100%, nie? Nawet tutaj jest ten nikczemny wróg wykonany, bo z questa się go udało zrobić. No dobra, no to tak naprawdę, no i tutaj jest jeszcze wszystko zrobione. Te dwie części mapy mi zostały do zrobienia. No i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć obszarów jeszcze tutaj. Okej, okay, no dobra, to tepnijmy się do najbliższej możliwej miejscówki. Tu mamy jakiś skarb, więc go sobie ustawmy na tym. I jeżeli chodzi o misję, to chyba trzeba wziąć i ustawić fabularną najpierw, nie? Tutaj co prawda jest 20 level, ale to jest o wiele, wiele dalej. Zlokalizujmy sobie jeszcze to na mapie. No, droga nie jest jakaś taka bardzo skomplikowana w sumie. Aczkolwiek to jest bliżej. Feniks z popiołów jest bliżej.
Może ten Feniks z popiołów jest ten, jak weźmiemy sobie na razie. No, zróbmy sobie Feniksa z popiołów. Będzie to chyba bardziej rozsądne, żeby to zrobić, ale pytanie, czemu mamy tędy iść akurat, a nie tutaj przejść przez to. Dobra. Chyba stąd będzie bliżej. Podróż do zrobienia. Będziemy musieli jeszcze się przedrzeć przez ten. Tam lokację goblinów. Dawaj tam. Miotłę. I lecimy. Poczekaj, a to nie jest skrzynka ten? To nie jest ta ostatnia skrzynia? Halo. Kurde, jak ją zdobyć teraz? Nie pykło. Może lepiej było z miotły to zrobić. Będą mnie wczytać tutaj obok, nie? Dobra, to obniżmy troszeczkę nasz lot. Nie, to raczej nie był ten skarb, nie? Nie, dobra. No to nie wiem na razie, gdzie on się znajduje. Revelio. No moment, bo tu odznaczyłem. W sumie ten skarbiec może być tam. W tym miejscu, dobra, ale to i tak musimy podlecieć od tamtej strony sobie. Bo musimy jeszcze raz dotrzeć do... Tak, no musimy przejść tędy. Przez środek. Ale zróbmy to najbardziej jak się da tutaj bez walki, bo mi się nie chce z nimi już walczyć, jak już ich raz pokonałem, nie? Okej. Przez to, że tak jak lubię tą grę, to ta walka jest naprawdę tak głośno zrobiona i rzucanie tych czarów, że ja po prostu nie ogarniam, dlaczego to jest tak wykonane. Jaki był sens ogarnięcia tego tak głośno? No i poleciał w pizdu. Revelio. I should investigate. Confringo. Okej. Skoczmy sobie tu. Revelio. Halo, weź nie przesadzaj ty. Jak ty tutaj nie przeskoczysz, gościu. Do tego worka jak się dostać? Dobra. Worek, nieważne. Możemy iść dalej. Tu już nic nie ma, nie? To jest było do tego obszaru? A, bo tu jest... Aha, bo to jest jeszcze oddzielny obszar. Jedna skrzynia, jedna strona, balony i nikczemni wrogowie.
Ja jestem kurwa w jaskini, gdzie tu będą balony? Halo. Jak balony? Jak ja przez jaskinię jakąś zapierdalam. Ja tu przez jakąś jaskinię zadupcam. Fajnie tak dowódcą lojalistów sobie pierdolnąć o ziemię. Dobra. Chyba nic nie ma oprócz tych dwóch rzeczy, ale... Jak już wszedłem, to zbiorę. A na dole jest jeszcze jakaś skrzynia. Okej, tu są jakieś schody. Moment. Tu nie ma tych schodów z tej strony? A kurde, 200 IQ. Tak mi się wydawało, że tutaj jakoś trzeba będzie przejść. Dobrze. Trzy skrzyneczki, a ja w ogóle mam puste IQ? Bo w sumie nawet nie pamiętam, czy... Tak, 12 na 40 wyposażenia, pięknie przygotowany, idę na tą wyprawę. Bardzo mnie to cieszy, okej. Dobra, to ten obszar zaraz też najprawdopodobniej ukończymy, bo tu już widzę stronę pamiętnika do odkrycia. Chyba skrzynię właśnie znaleźliśmy. Nikczemni wrogowie pokonani. Skrzyni nadal nie ma i balony jeszcze. Okej, dobra. Cyk. A, nie zrobił obrotu. Fajnie jest, jak wychodzi ten obrót. Tu udaje zrobić. Kolejny przedmiot na ręce. Z czego to spadło? Nie mam bladego pojęcia, ale zebrane. Dobra. Odkryjmy sobie to. Miłośnicy wybrzeża. Okej. Teraz tak. Tu jest skrzynia pewnie do tego. Obszaru. Ja pierdziele, się wystraszyłem, jak zaczęła gadać. Laska, nie rób mi tak. Dobra, przelećmy przez te balony. I wróćmy teraz tam na górę. Moment. Kurde, jak to jest nisko. What do you have in store for me this time? Dobra, dawaj to. Jak już tak nisko jestem, zaraz podlecimy sobie z powrotem do góry. A właściwie nie tyle, co podlecimy. A myślę, że najlepiej to będzie tam po prostu się przeteleportować z powrotem. No dobra, okej. Trzeba to zrobić z miotły. Nie mogę na tym wylądować, co jest? Aha, doleciał, okej. Myślałem, że nie doskoczysz. A tu doskoczysz?
Dobra, git. Not so tricky after all, Merlin. Dobra, okej. Co prawda nie daje nam to nic już poza doświadczeniem do naszego levelu, ale i tak warto to sobie wykonać, nie? Żeby odkrywać mapę dalej. Tylko to już jest chyba do tego obszaru. A tu została jeszcze skrzynia skarbów na górze gdzieś. Dobra, to zaraz sobie tam wrócimy. Aczkolwiek chciałbym tu podlecieć. Żeby mieć to odkryte. Grobowiec zdrady. Dobra, najprawdopodobniej do tego miejsca będziemy i tak musieli się udać jeszcze z questem. Ale dobrze, że mamy to już odkryte. Legowisko trolla. Dobra, tepnijmy się na górę, bo nie będziemy przecież wlatywać na miotle. O wiele szybciej to pójdzie, jeżeli się przeteleportujemy, bo mamy dysk SSD Faunant Samsunga. Cyk, i jesteśmy. Dobra, i teraz jeszcze została tu gdzieś jakaś skrzynia, tak? Revelio. Na górze. Okej, to idźmy w takim razie sobie dalej, no spokojnie. Zobaczymy, czy gdzieś tą skrzynię znajdziemy, czy ewentualnie ta skrzynia jest w tamtym grobowcu tam na dole, bo to też jest taka opcja. No, ewentualnie gdzieś tutaj może być też na tym, nie? Na skalę. Tam są motylki, zaraz sobie do nich pójdziemy. Siema. Imperium w sumie jest fajne, jak się je rzuca tutaj. Tylko, że ci goście tak szczerze mówiąc za dużo nie robią, nie? W tym momencie, w którym na nich to rzucamy. Dobra, i teraz pytanie, to był ten obszar, czy nie ten obszar? Nie, czyli ten... Czyli ta skrzynia gdzieś musi być tutaj najprawdopodobniej, w tym grobowcu. Dobra. Te dwie rzeczy i poszedłbym też tutaj, żeby sobie ogarnąć tą lokację. Więc zaznaczę sobie znacznikiem. Dobra, tu są motylki, więc trzeba odpalić to. Lumos. Lumosik. Gdzie te motylki tu są? O, są, dobra. Prowadźcie mnie do skarbu w takim razie. Tu będzie podpalanko tam. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Okej. Najgorsze jest to, że widzę tylko jeden ten dzbanek do podpalania, nie widzę dwóch pozostałych. Lumos. Niezłe kółko robią. Daleko jeszcze z tym skarbem? Dobra. Wróćmy sobie do zagadki Merlina. Tylko pytanie, gdzie są pozostałe dwa dzbany? Tam jest drugi, dobra. Zobaczysz? Revelio. Widzę dwa. Okej. Widzę trzy. Confringo. Balin himself would be. Dobra. Za krzewczkami był, dlatego go nie było widać. Okay.
Revelio. Ciach i ciach. Trochę gotóweczki jeszcze zbierzemy. I lecimy tutaj do tego znacznika teleportacji. Trzeba poodkrywać ten obszar i zobaczymy, czy uda nam się jeszcze złapać też jakieś zwierzątko tutaj. Więc weźmy sobie tutaj torbę. A tylko to jest na dole chyba, tak? Tak, to jest na dole. Na razie zostawmy. I wouldn't say it's a good bomb. Yes! Dobra. Tutaj mamy mocnego przeciwnika, tak? It was you casting the full body bind. Protego! Defender! Perhaps. Revelio. Ładnie go na sukę uwaliłem od tyłu, nawet się nie zorientowali, że gościu już nie żyje. Siema. Weź tam się Imperio jeszcze pobaw. Dobra, nikczemny wróg kolejny pokonany. O kurwa. Czemu tam ta typiara wtedy dostała? A, dobra, wiem czemu tam ta typiara tym dostała. Już wiem czemu tam ta typiara tym dostała, bo ja... miałem tylko ją w zasięgu wzroku. Dobra, a jak ja mam się dostać do tego znacznika, do teleportacji? Bo on jest tutaj skitrany. Za ścianą. Po co mi towarzystwo? Chłopie. Nie mam pojęcia, jak się do znacznika teleportacji dostać aktualnie. Ale zajrzyjmy się jeszcze tutaj. Dobra, to trzeba zebrać. Tam są jeszcze pająki w ogóle. Ciach. What I done? I'm killing. Jak killer. Masz dzbaneczka. You're the little sod that saved Treadwell. I know you. Revelio. Hey, it's Bunny. Nie wiem, ktoś tu jeszcze darł się. Ale tu jesteś do questa ogólnie. Mapa Henriety. Dobra, to się ogarnie. Hipogryf 10. Wygląda trochę jak ten obszar, nie? No, najbardziej mi do tamtego obszaru to jest podobne. Dobra, lokacja ukończona, ale nie mam tego znacznika, więc chciałbym sobie ustawić do niego znacznik. Revelio. Tam jeszcze jest coś do zebrania i tutaj.
skrzyneczka. Tam na dole coś jeszcze jest. Merlin, dobra. Tam się ktoś bije z... Wejda? Wejda. Tędy? Kurde. Nie chce mi się dookoła iść na poto. Dobra. Okej. To zebrane, tam jest eliksir wiganowy. Tutaj teraz trzeba na górę się wdupić. Po coś jeszcze. Dobra, zebrałem wszystko, teraz dookoła trzeba podejść, żeby mieć tą miejscówę do teleportacji. To jest na zewnątrz, tak? Tak. Dobra. Dobra, i co tu są za zwierzątka? A te zwierzątka są jednak na górze, ale ich teraz nie ma o tej porze. No dobra. Okej, tylko że ja miałem iść do questa. Tego questa. Się rozglądam po bokach i zamiast iść do questa to zwiedzam, no ale i tak czy siak muszę zwiedzać, bo trzeba ten obszar ukończyć, nie? Revelio. Dobra, z tej strony mamy zwierzątka, a z tamtej mamy, o kurwa, no to nieźle. Dobra no. Garnijmy te dwie miejscowe teraz, nie? Tutaj coś ich napadło. Masz tu Imperio. Okej. Mam wrażenie, że ten troll ich zabił, nie? Nie, to Inferiusy są, dobra. Nie, Imperius jeden walczy z nami. No okej. Revelio. Marki trolla jak najbardziej do zebrania. Czy ja tam tą lokację ukończyłem na górze? Nie. Jeszcze skrzynia tam gdzieś została. Oni poszli tam walczyć, a... Jest dobra. Jedna, druga. Okej. I teraz tutaj. Znacznik do teleportacji też jest na górze. Revelio. Revelio sobie dupnijmy. Górska jaskinia Feniksa. Jak my z czasem stoimy? Idealnie, żeby zakończyć odcinek. O, aż grę wywaliło. Dzięki serdecznie za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Nagrałem chyba z 90 odcinków, a wywaliło mi pierwszy raz grę. Miłego popołudnia. Cześć.